Polska jest doskonałym miejscem na lokalizację centrum deweloperskiego, ma dobrą infrastrukturę i wykwalifikowaną kadrę posługującą się językiem angielskim. Mamy tylko 5 takich centrów na świecie, a Polska może stać się kluczowym hubem. Nasz wybór miejsca był podyktowany różnymi kwestiami: dostępem do talentów, umiejętnościami pracowników, partnerstwem z instytucjami akademickimi. Polska jest świetną lokalizacją dla takiej technologicznej firmy jak nasza, która bardzo mocno wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Naszym zdaniem nie ma lepszego miejsca na świecie na budowę takiego centrum. W kolejnych latach planujemy w Polsce inwestycje warte około 50 milionów złotych. Firma pod kierownictwem Piotra Ciskiego prężnie się rozwija. To najszybciej rosnący rynek w Sage wśród państw europejskich. Tempo wzrostu przekracza 20%. Przyciągamy wielu nowych klientów. Tylko w ubiegłym roku było to 10 tysięcy i mamy ambitne plany na przyszłość. Chcemy utrzymać ten wzrost. Klienci cenią sobie rozwiązania Sage, więc chcemy wykorzystać to zainteresowanie zarówno wśród dotychczasowych, jak i nowych klientów. To nowy etap w historii Sage. Nowe rozwiązania w chmurze, nowe technologie i nowy budynek. To przekłada się na pozytywne postrzeganie naszej firmy na polskim rynku. Stąd decyzja o tak dużych inwestycjach w Polsce. Liczymy, że nowe centrum deweloperskie będzie służyć firmom w kraju i na całym świecie. Programiści w nowym centrum deweloperskim Sage będą się zajmować rozwiązaniami chmurowymi. Będą tutaj powstawały 2 bardzo ważne dla Sage'a produkty, Sage X3 oraz Sage One. Jak dużo to jest inwestycja? Dzisiaj mówimy o inwestycji rzędu 30 milionów, docelowo nawet 50. Dla Sage to jest bardzo ważny element budowania strategii na polskim rynku. To nie jest tylko sprzedaż lokalnych produktów, ale również możliwość korzystania z globalnych technologii Sage'a. Sage w tym roku, oprócz tego, że pracuje nad własnymi technologiami, kupił 3 duże spółki technologiczne w Stanach Zjednoczonych.